Witajcie i słowo na niedzielę. Jak co niedzielę. Do tej pory się udawało, chyba tylko jedna nam wypadła. Chciałbym się odnieść do wizji Krzysztofa Jackowskiego i teraz od razu zaznaczę. Ja nie robię sobie clickbaitów za pomocą Krzysztofa Jackowskiego, ponieważ my mamy wyłączoną monetaryzację, nie zarabiamy w żaden sposób. Trochę nielicznych wpłat, które tam wpływają jako wsparcie, zasługują na dziękczynność naszą, ale nie są to, no, sami się domyślacie, sytuacja jest taka, że inflacja pożera wasze pieniądze, ci, którzy tym sterują, żywią się tym, a wszystkim nam zabierają. Nie płaczę z tego powodu, Robert z tego, co widzę, też nie, więc nie chcę, żebym być posądzonym o to, że wykorzystuję wizję Krzysztofa Jackowskiego, żeby sobie coś tam napełnić. No nie. I od razu mam prośbę do was, żeby zrewanżować się panu Jackowskiemu, cokolwiek o nim myślicie. Odsłonami na przykład, zaglądnąć do jego ostatniego na przykład programu, odsłuchać, dać łapkę mu w górę. Bo cokolwiek o nim nie myślicie, to ja wybieram tylko wizję, ponieważ rozmowy z Atorem, czy komentarze polityczno-gospodarczo jakieś tam pana Krzyśka średnio do mnie docierają. Jakoś nie mogę tych fragmentów słuchać. Natomiast jeśli chodzi o wizję, są interesujące, a tą komentuję dlatego, że w sposób bardzo interesujący wizja ta styka się, potwierdzając różne informacje, które przychodzą do nas, w tym także do mnie, którymi się dzielę z wami, na temat konstrukcji tego, co jest poza naszym światem, wszechświatem. I tutaj odnoszę się do wizji na temat pana Hawkinga. Pan Jackowski czyta to w sposób literalny, ale mówimy po polsku, no to mówimy, możemy też, mamy prawo tak przeczytać to literalnie. Ja też nie mam pewności, czy ja dobrze mówię, wymawiam to nazwisko. I tutaj znajduje wiele podobieństw do tego, o czym mówiłem wielokrotnie i w tych nagraniach na WDW, i w swoich webinarach, i na warsztatach, i w tych prelekcjach publicznych, o tej całej konstrukcji, jak ona wygląda. No może nie ze wszystkim się zgodzę, ale uważam to za interesujące i warto tutaj porównać, co działa w dwie strony, bo albo te wszystkie wiadomości potwierdzają wizję pana Krzysztofa, albo pan Krzysztof potwierdza nasze informacje, więc zaczyna się robić ciekawie, bo nauka zbliża się do nauk, znaczy nauka oficjalna zbliża się do nauk o duchowości, czy też duszowości, jak ostatnio kreuje przez parę lat. I zaczyna się to wszystko łączyć w jedną całość. Posłuchajcie. Wynotowałem sobie parę najważniejszych zdań z tej wizji i odniosę się króciutko do każdego z nich. Pierwsze, co pan Krzysztof Jackowski nam przekazuje od właśnie tego zmarłego Stephena Hawkinga, to to, że nie ma ani wczoraj, i ani jutro. Czyli nie ma czegoś takiego jak czas. Czas jest właściwy dla naszej przestrzeni, jest z nią ściśle powiązany, co wielokrotnie mówiłem i co potwierdza fizyka. I to jest bardzo ważna uwaga, ale kończy się podsumowaniem, że są tylko ilorazy. Przy czym iloraz
no to raczej wynik dzielenia niż mnożenia, więc tam nastąpił jakiś błąd interpretacyjny, więc tu muszę poprawić, tak, jeżeli pojawiło się słowo iloraz, to znaczy, że nasze światy są podzielone, a nie pomnożone, co oznacza, że cała jaźń, cała świadomość, która wytworzyła doświadczenie fizyczne, musiała podzielić się w sobie, a nie pomnożyć, czyli rozszerzać się, co daje wniosek właściwie rewolucyjny moim zdaniem. Jeżeli to by się potwierdziło, ja też jestem tego zdania, że to są ilorazy, to znaczy, że my nie poszerzamy w żaden sposób świadomości poprzez nasze doświadczenia i emocje. My dzielimy je na części i rozkładamy, żeby było jak najwięcej punktów energetycznych, do czego służących to w dalszej części. Dalej cytuję, czasoprzestrzeń jest żywa. Oczywiście, że jest żywa. Każda historia jest nową czasoprzestrzenią, co potwierdza poprzednią tezę, że są to ilorazy, a nie iloczyny. Nie ile razy czynię to, żeby dać wynik, tylko ile razy zawieram w sobie pewną jednostkę. Więc każde nasze życie, każde nasze przeżycie, doświadczenie powoduje powstanie konkretnej bańki energetycznej. Można to interpretować jako wieloświaty, światy równoległe. Można taką interpretację też zaryzykować, ale jeśli chodzi o interpretację energetyczną, to właściwie nie ma znaczenia, jak to nazwiemy. Natomiast znaczenie ma to, że nowa czasoprzestrzeń, nowa historia, która ją tworzy, jest konkretnym elementem energetycznym zawartym w danym doświadczeniu, które my nazywamy wszechświatem. Czyli mamy taczkę litu, albo kobaltu, albo niklu, albo innych metali, które służą do wytworzenia baterii. I z tej taczki nie możemy wyciągnąć energii w żaden sposób. Musimy odpowiednio ją zadozować, wytworzyć takie ogniwo, na przykład litowe, czy jakiekolwiek inne, tak? Bo były różne baterie, to możecie przeczytać na opisach baterii, czy kadmowo-niklowe, czy będą to jakiekolwiek inne. I to dopiero w momencie, kiedy tą taczkę litu czy kadmu podzielimy i połączymy w jakieś inne związki, gdzie powstanie ogniwo, czyli różnica potencjału, dopiero wtedy ma to jakąś wartość energetyczną. W całości ciężko jest z tego tą energię uzyskać. Następne. Historie się szeregują, piekło, niebo. Czyli na dobre i na złe. Prawdę mówiąc, nie rozważałem nigdy tej kwestii. Porzuciłem myślenie o tym podziale piekło-niebo. Nadal nie jestem przekonany, że jest to prawidłowa interpretacja, ale nie mogę jej wykluczyć. Jeśli tak, no to mogą się dzielić po prostu te energie na te, które wydzielają określony rodzaj energii, czyli ten, który płynie na przykład z miłości, z wiary, z zaufania, z ufności na przykład w religię, z egregorów, które pozornie są całkiem przyjazne. No, trudno na przykład wziąć taki egregor podstawowy, jak na przykład małżeństwo, i twierdzić, że on jest zły. Znaczy, z upływem czasu patrzymy na to może inaczej i zdanie nam się zmienia, ale w założeniu, kiedy on zostaje zawiązany, właściwie każde z nas, które to uczyniło, ma założenie, że to dobre jest właściwie, żeby się połączyć w parę i żeby było fajnie i mieć wspólny dom i wspólny kredyt i psa, kota i tak dalej.
No, ale jak widzimy ze statystyk, później się to może ta dramaturgia zmienić i wychodzi to troszeczkę inaczej. Natomiast jeżeli chodzi o płynność energii, no to im częściej się zmieni na przeciwny zbiór emocji, tym lepiej, bo jest on bardziej aktywny, jest, ma wyższą amplitudę i jest lepszą baterią, prawda? Więc tak programuje się baterię. Natomiast sam schemat piekło-niebo, dość infantylny moim zdaniem, gdybym miał go przyjąć, to musiałbym go zinterpretować, ale to jest moje zdanie, jako to ostateczne rozwiązanie po zakończeniu tego doświadczenia, czyli sugerowałem kiedyś, ale nie twierdzę, że tak jest. Proszę cię, zrozum mnie dobrze, że być może po zakończeniu takiego doświadczenia to wszystko, co żeśmy przeżywali, będzie służyć do tego, żeby zrobić właśnie taką analizę, co w tym doświadczeniu było bolesne i co w tym doświadczeniu było radosne. Może te dane posłużą do wytworzenia kolejnego wszechświata, w którym wykorzystamy tylko jedną z tych baz danych, czyli no, w nadziei na lepsze życie będziemy częściej mówić o tym, że wykorzystamy te dobre i żeby się to zło nigdy nie powtórzyło. Ale jak będzie, tego nie wiem i nie potrafię z całą pewnością powiedzieć, że akurat w tym kierunku pójdzie nasza świadomość. Logicznie powinna, biorąc pod uwagę nasze cierpienia, natomiast logika, którą my się posługujemy, nie jest jedyną logiką we wszechświecie i nie możemy tak śmiało założyć, że istoty o w zmysłach trójwymiarowych opartych na osi czasu, czyli na czwartym symptomatycznym wymiarze, miałyby możliwość tą logiką opartą właśnie na tych wymiarach interpretować logikę wielowymiarową i pozaczasową albo w czasach, w liniach czasowych, które niekoniecznie są rozwojowe, mogą być wsteczne, mogą być pionowe, może i nawet skośne. Takie propozycje też słyszałem, więc raczej uważam, że jest taki wniosek nieuprawniony co najmniej. Dalej. Śpieszymy się, aby tworzyć następne historie. Czy się śpieszymy? Pośpiech sam w sobie jest wyrażeniem, które jest uzależnione od czasu. Jeżeli te historie są pisane poza czasem, tak jak większość z nas wnioskuje, w tym ja, no to ten pośpiech nie wiem jak zinterpretować. Być może nie było jakiegoś innego wyrażenia, żeby móc przekazać do interpretacji dla naszych umysłów. No ale powiedzmy, że jest taki schemat w inkarnacjach, że rzeczywiście te dusze, bardziej ciało najwyższe, czyli piątogęstościowe, dla tych, co byli na fizyce stworzenia, to bardziej one są w tym pośpiechu i do tego pośpiechu są przymuszane. Natomiast jakiekolwiek wakacje są widziane niechętnie raczej. Czemu tak? Co mogłoby być powodem? To już moja interpretacja. No uzyskanie energii. W bezruchu nie ma energii. Energia to jest ruch. Nie tylko ruch w interpretacji podstawowej, na przykład kwantowej, czy też nawet atomowej, ale już w skali makro przepływ ładunków, no to jest przepływ ładunków, czyli one muszą być w ruchu. Nie tylko tym spinowym, podstawowym, ale również w liniowym.
ale także i przestrzennym, bo przecież jeżeli następuje ruch ładunków, to następuje wytworzenie fali elektromagnetycznej. Magnetyzm i elektryczność są ze sobą też ściśle powiązane, dokładnie tak samo są uwarunkowane jak czas i przestrzeń. Więc wytworzenie tego ruchu i napędzanie go, no to jest konkretne odzyskiwanie tej energii stwórczej. Ponieważ w naszej akurat przestrzeni my o energii wiemy, chciałem powiedzieć niewiele, ale właściwie to nic. To jest ułamek, to, że zapalamy żarówkę i potrafimy wyprodukować prąd, to jest wiedza, powiedzmy, że podstawowa. Natomiast o energii prawdziwej, dlaczego zasilany jest układ, właściwie nie wiemy nic. Możemy się wiele domyślać, możemy wiedzieć, że takie coś jest, ale skąd, jak, jakim sposobem i ile tej energii jest, raczej te wiadomości są dla nas jeszcze zakryte. Mówię jeszcze, bo kto wie, może już są ludzie, którzy wiedzą więcej na ten temat i się podzielą swoją wiedzą. Natomiast żyjemy w naszym kubiku rzeczywistości na osi ujemnej energii. W związku z tym potrafimy ją jedynie przetwarzać. Nie potrafimy jej wyprodukować, więc ona została już wyprodukowana bez naszego udziału jako istoty ludzkie w ciałach i w umysłach. Natomiast jako istoty większe, wielowymiarowe, mielibyśmy pojęcie prawdopodobnie o tym, ale jeszcze tutaj mamy problem z dostaniem się do tej wiedzy, a nawet jeżeli się do niej dostajemy, to mamy problem interpretacyjny ze względu na ograniczoność naszych umysłów. Bardzo ważne następne zdanie. To wszystko jest iluzją, ale ta iluzja jest prawdziwa. I tutaj bardzo krótko. No, nie ma lepszego porównania jak nasze sny. Z jednej strony zdajemy sobie sprawę jako istoty cielesne, że śnimy i że to wszystko jest iluzja i dzieje się w naszej wyobraźni i że łamie nasze prawa fizyki i że tam się dzieją rzeczy niemożliwe w tych snach. Budzimy się, ocieramy czoło z potu i mówimy, ojej, to był tylko sen, czyli tylko iluzja, ale jakże prawdziwa podczas jego trwania. Jakże prawdziwa jest, jeśli mamy do czynienia z profetyką w snach, z przepowiadaniem przyszłości, albo ostrzeżeniami. Tutaj mogę przytoczyć na świeżo. Zapytała mnie pewna istota o wydarzenia przyszłe, które jej się wydarzą. No i ja stosując pewien rodzaj podglądu, przedstawiłem jej, jak to mniej więcej w tych potencjałach najbardziej możliwych do uruchomienia wygląda. I dokładnie tej samej nocy po naszym kontakcie sen tej istocie we śnie zostało pokazane, jakie jest zagrożenie. Więc to takie rzeczy istnieją. Gdzieś głęboko w nas jakimś sposobem to produkujemy. Być może pochodzi to z zewnątrz, a być może z wewnątrz. Nie wiemy, jaka jest geneza, czy jest to endogeneza, czy egzogeneza takich myśli. Trudno to rozpoznać, ale czasami łatwiejsze w interpretacji będzie to, czy istniała sugestia, czy nie. Jeżeli nie istniała sugestia lub ten sen profetyczny jest niemal niemożliwy i przeczy zdrowemu rozsądkowi, a jednak później się wydarza, no to możemy twierdzić, że jest to pochodzenie egzo, czyli zewnętrzne, tak? Gdzieś od naszego wyższego ja, czymkolwiek jest. Możemy tutaj parę stopni zastosować, typu podświadomość, nadświadomość, świadomość zbiorowa, czyli nieświadomość zbiorowa, de facto w pierwszej propozycji takiej psychologii freudowskiej.
i bez znaczenia z którego poziomu. No ale jeżeli się sprawdzają, jeżeli przeczą temu, co o tym myślimy, naszym przekonaniom, a czasami nawet wbrew logice, no to należy się zastanowić, czemu to się wydarzyło w ogóle. Jak to jest możliwe. Więc iluzja, prawdziwa iluzja, no to jest ciekawe stwierdzenie, niby paradoks, ale to właśnie paradoksy napędzają ten świat i dają nam do zrozumienia, że ten świat nie jest prawdziwy, że jest snem. Jest holograficznym wyświetleniem, które zaplanowaliśmy, zgodziliśmy się na nie, no i w pewnym sensie zostaliśmy w nim zamknięci. Ale o tym dalej, bo również pan Krzysztof Jackowski przetłumaczył nam swoją wizję, która nam podpowiada takie rozwiązania. Następne zdanie. Są energie, i ja tutaj sobie podkreśliłem to słowo energie, dla których żywieniem się, sensem są te historie, tak złe, jak i te dobre. Czemu w tym przekazie nie zostało użyte inne słowo, na przykład istoty jakieś, tylko są energie, dla których żywieniem się, i później on tam tłumaczy jeszcze raz na drugi sposób z tym żywieniem się energii. Dlatego, że nie uważam, może nie dlatego, bo to ja nie mogę się za niego wypowiadać, ale ja uważam, że te energie w postaci ścieżki B, czyli tej ścieżki, która pilnuje materii, która utwardza ją i przytrzymuje nas w tych egregorach, w tych zbiorach emocjonalnych, w tych przeżyciach, inkarnacjach i w tym, co w ogóle przeżywamy jako istoty cielesne, są inne istoty w sposób oczywisty, nieduszowe, nieposiadające duszy, które czerpią energię z tego, że cały ten eksperyment, cały ten cyrk istnieje. I nie odpuszczą, nie poddadzą się, ponieważ od tego zależy ich życie. Sądzę, że dlatego dostał pan Jackowski konkretne słowo, energię, a nie ludzie na przykład, czy też dusze. Dusza jest emiterem olbrzymiej ilości energii, niezrozumiałej dla nas i niemierzalnej. My rzadko zdajemy sobie sprawę, zaczynamy, jesteśmy na początku drogi rozumienia tego. Natomiast te istoty, te energie, jak twierdzi pan Krzysztof, wiedzą o tym od dawna. I dlatego w tym projekcie pełnią swoją rolę jako strażników tego, żeby się to wszystko nie porozpadało, bo jak się porozpada, to razem z nimi. A oni tego, jak wspomniałem w poprzednim moim nagraniu, nie mają tego sznurka z energią. Muszą wykorzystywać nas. Takie pasożytnictwo. Pan Jackowski widzi to jako nas, jako jaskrawą, jasną gwiazdkę. I to, powiem wam, pokrywa się z moimi doświadczeniami, w których już chyba dwukrotnie nawet opowiadałem o tych swoich doświadczeniach wyjścia poza ciało i wizytacji takiego ogromnego, świetlnego urządzenia. Na tamten czas nie rozumiałem, co to mogłoby być w tej chwili. Najbardziej przybliżone porównanie, jakie znamy, to olbrzymi komputer zbudowany jak wszechświat, który jest nam rysowany przez astrofizyków, który jest niemal identyczny z systemem nerwowym, który mamy w sobie, zwłaszcza tym centralnym w mózgu,
gdzie wszystko ze wszystkim jest połączone i przebiegają linie energetyczne i te punkty się rozświetlają. Mi się to w ten sposób skojarzyło, bo takie wyświetlenie po prostu miałem. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o energię, energię światła, z czego zostało to stworzone, to dusza w takich no, bezpośrednich spotkaniach, co wam relacjonowałem, badania Corrado Malangi, przedstawia się jako emitująca to światło, ale poza zakresem naszej widzialności. Mówi wprost, że nie widzicie tego światła. Natomiast to, co widzimy, jest zbudowane ze światła holograficznego, czyli jest to produkt wtórny i sztuczny. Nasze wyświetlenie jest sztuczne. Żyjemy w sztucznym świetle i w sztucznym projekcie. Dalsze przekazy. Tworzenie miłości jest budulcem. Jak najwięcej rodzajów miłości. I tutaj muszę odesłać was z powrotem do archiwalnego mojego nagrania Pułapka Miłości. Jest łatwo skusić kogoś do uczestnictwa w tej grze i znam osobiście takich ludzi, którzy twierdzą, że zostali zabrani na pułapy planowania naszego życia i wracają właśnie z taką misją. W tym konkretnym przypadku usłyszałem bardzo interesujące zdanie. Ciekawy jestem, jak to zinterpretujecie. Dobra, musisz wrócić, mimo tego, że większość ludzi nie chce wracać, ale otrzymała takie polecenie. Musisz wrócić, baw się z powrotem w miłość. Zastanawiam się, czy to nie jest jakiś rodzaj sarkazmu, baw się z powrotem w miłość, ale wszystkie rodzaje miłości, które my znamy w ciele, w umyśle i w sercu, te nasze ludzkie, w powiązaniu z relacjami, to nie jest miłość. To jest rodzaj uwiązania, to jest rodzaj kotwicy. To jest moje zdanie, wiele ludzi i obawiam się, że was też to poruszy, ale przysłuchajcie się jeszcze raz nagraniu Pułapka Miłości. Czy odnajdujecie tam jakiś sens i czy to jest dla was? Jeżeli jesteś zakochany, jeżeli jesteś zakochana, to pewnie nie znajdziesz tego, no bo zaburzenia w organizmie hormonalne są tak duże, że to troszeczkę osłabia proces myślenia. Znaczy troszeczkę. No, poważnie osłabia proces myślenia. Też inny rodzaj energii jest wtedy produkowany. Jest nadmiar tej energii, który jest wykorzystywany, no owszem, ku uciechom również. I tutaj wszyscy będą przyklasną temu, tak? No bo pamiętamy albo nadal korzystamy z tego. Natomiast gdzie idzie cała reszta tej energii? Trudno, i znowu wrócę do egregorów, trudno jest naprawdę powiedzieć na początku, że egregor podstawowy tej miłości, relacji między dwojga partnerami jest zły. Trudno również w samym założeniu ideologicznym powiedzieć o religiach, że są złe. No przecież jest dobry Bóg i my dążymy do nieba. A co tak naprawdę z tego wynika? No to pewnie wiecie. Chyba nie muszę już wam na tym etapie, kiedy słuchacie mnie parę lat, tłumaczyć takich podstawowych rzeczy. Trudno jest nawet powiedzieć o takim egregorze, na przykład lokalny patriotyzm, Lech Poznań, Legia Warszawa, Śląsk Wrocław i tam jeszcze jakiś tam można by było powymieniać. No przecież oni są tym, ci ludzie zachwyceni, że są w tym egregorze, daje im siłę. Co w zamian pobiera? Należałoby zadać pytanie. Co tak naprawdę stworzyli i co ostatecznie jest skutkiem
walki tych egregorów między sobą. Podobnie jest ze Słowiańszczyzną, Lechią, Aryjczykami. No mamy egregor przecież sławetny, aryjski, z pierwszej połowy XX wieku. Co tak naprawdę przyniósł dobrego? Założenie? Piękne. Następny egregor, socjalizm realny. Przecież założenie piękne, integrujące, można by było powiedzieć. Co przyniósł dobrego? Pewnie znajdzie się parę rzeczy, ale rachunek zysków i strat trzeba zrobić. Przepraszam, że ja tak ostatnio księgowo do tego podchodzę, a nie, że jakoś specjalnie się zainteresowałem księgowością. Tak mi się przypomniało trochę ze studiów. Co tak naprawdę dobrego z tego wynika? Oczywiście możemy jeszcze dołożyć do tego różne implikacje miłości, w jaki sposób przekształciły się z początkowego przyjemnego uczucia, ekstazy wręcz, chociaż powiedziałbym nawet zwykle, i co się wydarzyło po rozwodach, jak ci ludzie żyją. Mówię o większości, nie o wyjątkowych sytuacjach. Więc to ja stawiam w wątpliwość. Jak najwięcej miłości tak, żeby skusić nas do powrotu tutaj, ale w jaki sposób się tutaj to rozwija? Czy można by było powiedzieć o Niemcach z okresu międzywojennego, że oni nie kochali swojego państwa i jak byli pobudzani przez bądź co bądź świetnych mówców? I co z tego wyniknęło? Przecież to wszystko było takie z miłości do kraju. Musimy zdobyć więcej przestrzeni. Musimy się rozwijać. Kochamy swój naród. Czyż nie tak było? Robię króciutką przerwę, bo tutaj następuje wtrącenie w tej wizji, które trochę do całego tego szeregu nie pasuje i brzmi następująco. Nie dajcie się zwieść z kamieliną. No, pan Krzysztof miał problem z wypowiedzeniem tego słowa. Zresztą ja też mam trochę język poplątany czasami, jak jakieś coś przychodzi trudne słowo. Ale ja to interpretuję jako z kamieliny. Nie wiem, może z kamieliny typu odkrycia archeologiczne. Być może nasza historia została wdrukowana, a się nie wydarzyła. Jaki byłby problem w hologramie wdrukowania historii jakiejkolwiek, w tym także twojej rodzinnej lub mojej rodzinnej, pokoleniowej, nacjonalistycznej, całych społeczeństw, ewolucji? No, darwinowska się nie udała wdrukować, bo mądrzy ludzie po prostu nie dadzą się przekonać takimi argumentami, ale cała reszta, poprzednie cywilizacje, czy były, czy nie, skąd wyciągamy te wnioski? Humanoidy, które żyły na naszej ziemi i są tutaj na to ślady realne, wykopuje je jakiś archeolog, prezentuje, bada i tak dalej. Przyrównam to do filmu marnego, co prawda jakościowo, z Arnoldem Schwarzeneggerem, który Arnold Schwarzenegger, który tam ma wdrukowaną swoją przeszłość sztucznie. Pamięć absolutna brzmi tytuł tego filmu. Znaczy, czy naprawdę absolutna? Mimo marnej jakości i gry aktorskiej, i tego wszystkiego, co tam się wydarza na ekranie, to jednak podpowiada nam to, że taka sytuacja mogłaby nastąpić przy odpowiedniej technologii. I można wykasować pamięć prawdziwą, a wdrukować
pamięć, która jest nam może nie na rękę, ale istotom, które pilnują całego programu, byłaby bardzo, bardzo na rękę, więc w hologramie, jeśli się zna kody do tego hologramu, jest to oczywiste, że jest to łatwe i wtedy nasza uwaga zostanie przekierowana na zupełnie coś innego. Więc czy my mamy badać naszą historię? Jeżeli żyjemy na linii, która biegnie w jednym kierunku, jest postępowa, to czy nie lepiej zająć się tym, co to ma przynieść, do czego ma prowadzić, czyli przyszłością, a zajmować się przeszłością, czyli historią? Zwróćcie uwagę na to, w jaki sposób historia w ogóle jest prezentowana, na przykład w szkołach. Właściwie to jest jeden ciąg bardzo przykrych zdarzeń. Historia w szkołach to nauka o bólu i krwi. Tak naprawdę nie ma tam zbyt wiele treści, które mogłyby nastawiać nas pozytywnie. Może tam historia rozwoju na przykład technicznego gdzieś tam jest delikatnie liźnięta, ale to jest ledwie procent. Podobnie w telewizjach historycznych, ja kiedyś wykonałem taki eksperyment i zbadałem, ile z programów historycznych w ciągu doby na TV jakimś, jakaś tam historia, nie pamiętam, bo ja telewizora nie mam chyba już od 20 lat. Więc nawet zacierają mi się już nazwy tych telewizji, na szczęście. I prześledziłem program dobowy takiej telewizji, która się przedstawia jako telewizja historia, na wszystkie programy, trochę ponad 20-25, z tego co pamiętam, tylko jeden był neutralny. I tylko jeden miał, czyli dwa w sumie, miał wydźwięk jakiś pozytywny. Cała reszta to były wspomnienia o tym, co było niedobre w naszej historii. Więc generalnie cały czas jesteśmy programowani na to, żeby wiedzieć i wdrukować w nas mord, krew, przemoc. To poszło tak daleko, czego nie trzeba właściwie udowadniać, że ta przemoc pojawia się wszędzie. Już dotarła do przedszkoli, do gier komputerowych dla dzieci. Właściwie wszędzie jest. Wszędzie mamy ten wdruk, bo on jest po prostu wysokoenergetyczny, w związku z tym wydziela więcej tego tak zwanego luszu. Chociaż ja tam się z tym modelem nie do końca zgadzam, ale tak, można by było to tak nazwać. Następna sprawa. Układ sferyczny, układów sferycznych jest bardzo dużo we wszechświecie. Dlaczego sferycznych? Czyżby była to sugestia do tego, że zostaliśmy zamknięci w jakiejś sferze. Sfera, tak z interpretacji geometrycznej, to powierzchnia kuli, można by było powiedzieć. Zbiór punktów równo oddalonych od wspólnego środka w układzie trójosiowym współrzędnych, czyli przestrzennym. Geometria przestrzenna. Świadczyłoby to o tym, że zamknięcie nas w takich sferach, może kopułach nawet można by było powiedzieć, bo czegoś możemy nie widzieć z dołu, a z góry będzie widoczne. Mówiłoby o tym, że dla każdych takich doświadczeń mogą zaistnieć inne warunki. Albo jest to układ izolowany w jakimś celu, w jakim trudno się domyśleć, mi przychodzi do głowy, po to, żeby nie nastąpiła integracja tej naszej energii duszy, żebyśmy nie mogli się skontaktować.
więc zapomnijcie o lotach kosmicznych. Chyba że po jakichś substancjach, no to wtedy tak. Natomiast fizycznie, nasza fizyka po prostu nie dopuszcza takiej możliwości, żeby opuścić ten układ. Następne. Światełko. Ojej. Światełka. Tym światełkom nigdy nie zabraknie energii. No nie może zabraknąć. Nie może, ponieważ ta energia do zasilania całego tego układu pochodzi od kreatora pierwszego w naszym przypadku, który energię duszy akurat wydzielił, znaczy polecił wydzielić w formie czystej. Natomiast, czyli to jest ścieżka A tych doświadczeń. My, ludzie duszowi. Ścieżka B nie otrzymała takiego przywileju. Otrzymała inny dar, dar manipulacji na czasie i przestrzeni i na materii w związku z tym w konsekwencji. Natomiast czysta energia duszy zasila i pozwala w pewnym sensie na to, żeby ten cały układ fizyczny był nim zasilany. W związku z tym z naszego punktu widzenia w interpretacji Jackowskiego tych punktów świetlistych, tych światełek oraz w interpretacji mojej, czyli istoty ludzkiej w ciele, do której jest przymontowany ten kabel z prądem, no nigdy nie zabraknie, bo my nie mamy pojęcia w ogóle o energii duszy, a ona sama pytana o w tych sesjach koradomalangi hipnotycznych. Ona sama zapytana, dlaczego na to pozwala, na kradzież tej energii, odpowiada trochę infantylnie, ale spróbuję to zacytować. A bo ja mam jej tak dużo. Nie są w stanie ukraść wszystkiego. Nie zabiorą wszystkiego. Więc dość pewna siebie jest, jak widać. Ona jest, dalej cytuję, ona jest najwłaściwsza, może wejść we wszystko, w sensie tej energii, co wskazuje na to, że cały program jest zasilany z tej energii. I ja bym tutaj nie używał tego trybu przypuszczającego, że może wejść we wszystko, tylko moim zdaniem wchodzi we wszystko i poprzez system przekierowania uwagi właśnie nas powoduje wręcz to wyświetlenie i można by było powiedzieć samo zniewolenie, czyli taką pętlę i do tego za chwilę również dojdziemy. W tym przekazie Hawking twierdzi, że to zawsze będzie tak funkcjonowało. Te punkciki robią to ponadto dla kogoś. Jakby ta historia komuś albo czemuś służyła. Jak zinterpretować taką wiadomość? Dla kogoś lub dla czemu? Dla kogoś, komuś lub czemuś służyło. Znowu powracamy do teorii tego, że wszyscy, którzy są poza doświadczeniem ziemskim, a pilnują tego doświadczenia ziemskiego, są uzależnieni od tej energii i właściwie ta energia służy komuś lub czemuś. Gdyby dostał informację, służy rozwojowi duszy lub źródła, to pewnie by powiedział w ten sposób, ale ujął to tym sposobem. I tu następuje rewolucyjna zmiana w narracji, albo odkrywa się rewolucyjna informacja, ponieważ twierdzi za pośrednictwem pana Krzysztofa pan Hawking, że wszechświat jest ósemką.
Co więcej, poza tą ósemką jest inny wszechświat. I ta ósemka jest czymś bardzo małym. Przy czym rysując ósemkę w powietrzu, pan Krzysztof narysował pętlę Nobiusa. Czyli nie ósemkę, bo to nie jest przewrócona ósemka o 90 stopni. To jest pętla Mobiusa, czyli taka manipulacja na przestrzeni dwuwymiarowej, żeby idąc po danej płaszczyźnie nigdy nie osiągnąć celu. Przyrównując to do sfery lub kuli, na powierzchni kuli, być może dlatego modeluje się naszą Ziemię jako kulę, że my nigdzie nie dochodzimy, idąc, wydawałoby się, w prostym kierunku, w linii prostej, tylko zawsze jesteśmy w tym samym miejscu. Ósemka ma to do siebie, ta wywrócona, czyli pętla Mobiusa, że jest to, bo w przypadku sfery czy kuli jest to model dwuwymiarowy ze względu na brak obserwacji wysokości, natomiast w przypadku pętli Mobiusa jest to model już właściwie trójwymiarowy, czyli przekształcenie dwuwymiarowej taśmy na trójwymiarową przestrzeń. Istnieje jeszcze butelka Kleina, bardzo ciekawy rysunek przestrzeni trójwymiarowej, która jest niekończąca się, zapętlona. Jak macie ochotę, wbijcie butelka Kleina i tam mamy rozwinięcie tych schematów. Jeżeli my potrafimy narysować coś takiego, taki paradoks fizyczny, to jeżeli on powstał w naszym umyśle, to znaczy, że jest możliwe, że on istnieje naprawdę i jesteśmy zamknięci. I te wszystkie sfery przepływają właśnie w pętli Mobiusa i jesteśmy w tej pętli zamknięci, co dowodzi pośrednio temu, że jesteśmy w więzieniu naszych umysłów, naszych myśli, naszych emocji, odczuć i tego, że jesteśmy w holograficznym świecie. W związku z tym, ponieważ jeżeli w całej tej pustej przestrzeni, w tym wielkim wszechświecie, o którym wspomina, istnieje taka konstrukcja, to znaczy, że jest ona w nim zawarta, w środku. I żeby mogła się utrzymać jako integralna, samointegrująca się część takiej wyobraźni, to musi być skończona, ale z zewnątrz. Natomiast widziana od wewnątrz musi sprawiać wrażenie nieskończoności. I to dlatego wmawia się nam, że my będziemy inkarnować nieskończoność, co w dalszej części też się potwierdza, żeby nas tutaj domknąć i żeby całe to doświadczenie trwało dalej. Idźmy dalej. W tej przestrzeni, która jest żadnym sensem, w tej dużej, jest kompletna pustka. Czyli ósemka może się od pustki oderwać. Dopóki będzie ten sens, to będzie się oderwanym od pustki. Czyli jeżeli my w pustce zaprojektowaliśmy takie doświadczenie, to po to, żeby oderwać się od swojego źródła. I tu przypomnę, że nagrałem taką audycję, w której stawiam w wątpliwość początki naszego istnienia w świetle, a bardziej upatruję naszego istnienia właśnie w ciemności, tam, gdzie nie ma nic. I tu by się ta relacja z moją propozycją połączyła. Nie, że ja bym chciał sobie jakoś schlebiać, tylko zwracam wam uwagę, że to ma sens, zwłaszcza w kolejnych odsłonach tej wizji. Bo posłuchajcie, a ta pustka kojarzy mi się
z kompletnie przerażającą, potężną, pustą przestrzenią, która ma, i tu uwaga, jedno drganie. Czyli to w tej mojej propozycji, te pierwsze drgnięcie potencjałów całkowitej ciemności i braku dźwięku. Pierwsze drgnięcie, pierwszy węzeł, który podzielił wewnątrz tych potencjałów, czyli właściwie no podzielił fikcyjnie, wirtualnie na bycie i niebycie, na przeżywanie i nieprzeżywanie. I co więcej, zwróćcie uwagę na to, że w tej całkowitej pustce wszystko powstało. Czyli ona nie jest de facto pusta. Jest potężnym potencjałem wszystkiego, co możemy sobie wyobrazić i tego, czego nie możemy sobie wyobrazić. I to pierwsze drgnięcie tej właśnie proponowanej przeze mnie długiej fali doprowadziło do kolejnych implikacji tej fali, do zmiany, do modyfikacji, skrócenia jej, zapisu coraz większych ilości informacji, w wyniku czego musiało nastąpić skrócenie fali, bo tylko fale krótsze mają większą możliwość zapisu informacji, no i są wyżej, znaczy mają no większą amplitudę siłą rzeczy po ściśnieniu tej fali, gdyby to graficznie móc przedstawić. To drgnięcie pierwsze jest istotą naszego snu, ponieważ dzieli idealnie symetrycznie i idealnie niesymetrycznie, co jest poza naszym zrozumieniem. Dzieli wewnątrz wszystkiego, wydziela przestrzeń na to, żeby można było wykorzystać te potencjały i je uruchomić, bo fala jest ruchem, jest reprezentacją ruchu również. Stąd to pierwsze drgnięcie. Co więcej, mamy następną informację. Odwrotnością pustki jest sens. Czyli sam potencjał, z którego nic nie wynikało, ale zawierał wszystko, nie nadawał sensu. Sens powstał wtedy, kiedy nastąpiło pierwsze wyświetlenie i kolejne modyfikacje, aż do stanu, w którym jesteśmy tutaj. Ale dlaczego użyte zostało słowo odwrotnością pustki jest sens? Kiedy mamy do czynienia z odwrotnością, taką realną, którą możemy zaobserwować? Proponuję przemyśleć schemat lustra. Jeżeli tak, to żyjemy właśnie po drugiej stronie lustra. Czyli w świecie, w którym nie ma. Widzimy nasze ruchy, widzimy, jak golimy sobie różne części ciała, w lustrze pomaga nam. Widzimy nasz ruch, widzimy inne istoty również, jeśli się pojawią w zasięgu, ale tak naprawdę po drugiej stronie tej materii lustra, szkła najczęściej w tym przypadku naszym, tam tych istot nie ma, nas też nie ma. Czy można powiedzieć, że po drugiej stronie lustra spadają włosy, które zgolę sobie z twarzy? Chyba nie. No i na koniec wisienka na torcie, już przysłowiowa. Te punkty chcą w coś wejść. To jest ciągła wymiana. Bo nie liczą się dokonania, liczy się sens. Czy
czy aby na pewno, czy te punkty na pewno chcą w coś wejść, a jeżeli wchodzą, czemu w związku z tym mają kasowane pamięci, czemu są manipulowane, czemu mówi się o tym, że jest to ciągła wymiana, że to będzie trwać zawsze. Nie zapisałem akurat tego, ale też padło takie stwierdzenie w tym programie. Czy aby na pewno, jeżeli my już znamy drogę powrotu, czy aby na pewno będzie trwało zawsze? I co ciekawe, druga część tej wypowiedzi, bo nie liczą się dokonania, liczy się sens. Czyli mielibyśmy zrozumieć to w ten sposób, że to, co wszystko zrobiliśmy dobrego, było chuja warte? Jak w piosence Kazika, je ogórki z ziemniakami? I czy całe to zło i cierpienie w związku z tym, jako dokonanie, też nie wywiera żadnego wrażenia i nie liczy się? Jeśli tak, to znaczy, że wszystko to, do czego zostaliśmy tutaj na ziemi zmuszeni, i pozór miłości, i zło, które niewątpliwie każdy z nas, wiedząc lub nie wiedząc o tym, również dokonał, gdyby zwalniało z odpowiedzialności, ale nie jestem za takim myśleniem akurat. I pozostaje nam po oderwaniu tego, tych dokonań od projektu, pozostaje nam, liczy się sens, czyli samoistnienie. Z tym, że z tego sensu nie korzystamy my, tylko cała ścieżka B. Czy w związku z tym rzeczywiście możemy nazwać to sensem? Pomyślcie nad tym. Mój wniosek, moje przekonanie jest wam już znane, więc nie zamierzam was do niego jakby nakłaniać. Ale spróbujcie pomyśleć, wyciszyć się i w tej ciszy znaleźć rozwiązanie. Czy lepiej czujecie się w ciszy, czy w tym chaosie, który nam tutaj przygotowano? Do usłyszenia za tydzień.